We wtorek 25 lipca burmistrz Olszyny Leszek Leśko gościł poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewę Szymańską. Parlamentarzystka w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazała gminie promesy w kwocie blisko 1 miliona złotych na remonty czterech zabytków, które zostały przyznane w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Środki trafią do Olszyńskiej Parafii oraz na rewitalizację zabytkowych kamienic przy ulicy Legnickiej 12 i Legnickiej 20. Mieliśmy możliwość odebrania. Od pani poseł Ziemi Dolnośląskiej, Wyszymańskiej, czterech promes na odnowę zabytków na terenie gminy Olszyna. Tak się złożyło, że te środki na, te na odnowę tych zabytków zostały e, przyznane na dwa kościoły parafialne e, w gminie Olszyna, w samej Olszynie, a mianowicie e, na kościół Świętego Józefa, czyli parafię główną olszyńską, jak i też kościół pomocniczy podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie również mają być one wykorzystane, podobnie jak w pierwszym przypadku, na renowację zarówno w jednym, jak i w drugim kościele ołtarzy. Ponadto dwa wnioski złożone. Przez gminę Olszyna dotyczyły odnowy zabytków. Są to obiekty mieszkalne, wielorodzinne, bardzo stare, ale, ale wymagające oczywiście tej odnowy. Zdaniem poseł Ewy Szymańskiej, rewitalizacje zabytków są niezwykle kosztowne, więc tak duże wsparcie zawsze się przyda. Wnioski, które złożył pan burmistrz. Uzyskały akceptację i Będą mogły być przeprowadzone remonty zabytkowych obiektów. Remonty budynków zabytkowych są bardzo kosztowne. Konserwator zabytków stawia wymagania, no i po to, aby odzyskały swoją świetność dawną, potrzebne są większe nakłady niż normalnie przy budynkach współcześnie budowanych. Więc ja się bardzo cieszę, że te pieniądze trafią do gminy Olszyna. E, oczywiście tam swoje 5 groszy e, wystukałam. E, czy to miało wpływ, trudno mi powiedzieć, ale, e, ale e, bardzo o to zabiegałam, żeby gmina Olszyna e, otrzymała te pieniądze. Jest to około miliona złotych. Jednym z beneficjentów promes jest parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Józefa w Olszynie, która otrzymała środki na dwa wspomniane wcześniej przez burmistrza zabytkowe ołtarze. Ołtarz Matki Bożej który jest w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, czyli w naszym kościele parafialnym. Tam jest na kwotę około 100 tysięcy, niecałe 100 tysięcy złotych i duży ołtarz z kościoła podwyższenia Krzyża Świętego. To są dwa ołtarze bardzo zabytkowe, bo to jest xvii 18 wiek. Tam jest inwestycja duża, bo prawie 300 tysięcy złotych ta inwestycja będzie nas kosztowała. No i na te dwa ołtarze, czyli ołtarz Męki Pańskiej i ołtarz Matki Bożej, dwa zabytkowe, piękne ołtarze, otrzymaliśmy środki. Gmina Olszyna do pierwszej edycji programu wystąpiła z dziewięcioma wnioskami. W sumie gmina Olszyna wystąpiła z dziewięcioma wnioskami. Bardzo mi przykro, że Kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Spadwy padwy parafialnych w Biedrzychowicach nie otrzymał na odnowę tego przepięknego obiektu sakralnego. Ani złotówki, ale pani poseł zapewniła, że prawdopodobnie w perspektywie kolejnych miesięcy możliwy będzie również nabór na kolejne zabytki. Oczywiście, nabór wniosków na kolejne zabytki. Chcę podkreślić jeszcze raz, że Kościół parafialny w Biedrzychowicach wymaga gruntownego remontu. Szczególnie chodzi mi o poszycie dachowe, które od wielu lat jest łatane. No i oczywiście szkoda tego obiektu sakralnego, żeby w dalszym ciągu był w tym stanie, jakim jest na dzień dzisiejszy. Burmistrz podziękował parlamentarzystce za starania na rzecz wsparcia społeczności gminy Olszyna. Na zakończenie chcę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, że mieliśmy szansę i możliwość w dniu dzisiejszym od pani poseł Ewy Szymańskiej odebrać te cztery promesy. Serdecznie dziękuję. Kolejna edycja programu ruszy jesienią. Gmina już przygotowuje się do złożenia stosownej dokumentacji i wniosków.